sad face. These are probably related to the mutants from back home. And this metro is crawling with them. I guess we can handle these. What do these things even eat here? Lodówka pełna. No, kupa żarcia. Na cały rok. Dobra. Prądzik jest, naładowane. Cyk, cyk i pyk. Dobra, mogę zgasić. Cześć. A, znowu kurde kraby. Crop people. Crop people. Zdecydowanie coś się wywodzę. Nie. Ja tu nie wejdę. No, no, dawaj. O. Odda. Odda. Zapis radiogramu do dowódca jednostki szybkiego reagowania SPEC-komu. Podpułkownik Chlebownikow. Chlebnikow, przepraszam. Niniejszym nakazuje się dostarczenie pojmanych buntowników do Departamentu Specjalnego i natychmiastowe wycofanie się celem zajęcia pozycji obronnych na stacji Sibirskaya. Okej. Okay. Ciekawe. 8,000 kilometers later, and we're at an execution pit again. I wonder if they were called spies too. No, młynarz, możemy iść dalej? Dobra, dobra, no kurde, na rzekę, kurde, nie rzekę. Lepiej iść szybciej, dziadku, kurde.
I teraz ty tracisz czas, kurde, a nie ja. I don't like these supports. The thing could collapse at any moment. Let's see. Whoa, look at this dust. Seems solid enough. Let's go. No. Okej. Okay. Idziesz, idziesz, dobrze. Tu jest coś ciekawego, ale nie do użytku. Wojna, nie wojna, kurde, trupów pełno. Taken out, they blew the tunnel up. The reinforcements never arrived. Let's go to this station. We might find something out there. Our old pal, Nadushka. A full-blown siege. The defenders were protecting the station entrance. There were quite a few survivors here, until they killed each other off. Looks like that lie in Moscow did work after all. What is better, I wonder? Life built on a lie? Or death born out of truth? Whoa. What? I feel strange. What the? Jezus Maria. Co tu się działo? Nie na tyle blisko, by nas zabić. We walked right into their lair. At least we're alive. Let's open that gate. No to otwieraj stary. The hell? Lara ma wbitą w pierś? Give me a hand, Artyom. Come on. To strasznie wygląda. No ale okej. That's enough. Let's go. Mamy to naładowane? Naładujmy jeszcze na fulla. As far as I understand, this is Sibirskaya, a line transfer station.
O! O, promieniowanie już dosyć mocne. Zamknięte, tu zamknięte. Wszystko, opa! Cyk! Idziemy, stary. Okej, tu nic, tu nic. Idziemy dalej, ale jeszcze sejwik. O! Luty. Podarty raport. Dwójce jednostki szybkiego reagowania spekkomu. Podpułkownik Chlebnikow. W odpowiedzi na pańską prośbę numer 132-17A niniejszym donoszę, co następuje. Podczas przesłuchania zatrzymani twierdzili, że głównym powodem ich udziału w zamieszkach było ogólne niezadowolenie z ich sytuacji ekonomicznej i społecznej. Cytuję. Zaharowujemy się w zapyździałych tunelach, a wy, skurwiele, żyjecie sobie na dole jak ludzie. Z 10 lat nie miałem mięsa w ustach, mimo że hoduję świnie na farmie. Dostajemy jakieś nędzne dawki zielonego środka raz na miesiąc, czyli chuj mało, a wy, skurwysyny, macie tego na pęczki. Ostatecznie jednak udział w zamieszkach pchnął ich, jak to ujął lider grupy, rzekomy spisek dowództwa spekkomu. Myślicie, że my jako... Myślicie, że jak my rozmontujemy auta na tym zadupiu, to gówno wiemy? Grubo się mylicie. Wiemy o wszystkim. Grube ryby z komitetu przywódcy spekkomu szykują się do ucieczki z miasta, jak szczury z tonącego okrętu. Dlatego gromadzę cały zielony środek. A może nie? Zostawcie nas na śmierć. Już zimą o tym wiedzieliśmy. Niby po co zabrali połowę naszych chłopaków? Żeby oczyścić tory. Skąd rozkaz, żeby uruchomić diesla? Stał tu od wieków. Mieliśmy zamiar go rozmontować, a teraz każecie nam go naprawić? Jesteśmy mądrzejsi niż wam się wydaje. Po przesłuchaniu buntownicy bezsprzecznie winni sabotażu zostali przekazani sprzątaczom zgodnie ze standardowymi procedurami. Śledczy Departamentu Specjalnego Spekkomu. O kurde. O kurde. Gdzieś tam? Kurde. Serio? On się zatrzymał? Idzie? No, idzie powoli będzie. Ja pierdziele. Ruchy ma jak nie wiem co. I znalazłem. Już nic więcej nie ma, stary. Nie, no dobrze, przynajmniej przyspieszył. Idziesz, stary? Idziesz. Tutaj musimy chyba podwózkę dać. O, idzie, okej. Okay. A ktoś tu będzie musiał zostać. No, tylko tędy nie idzie przejść. Cały czas ma wbite w tą klarę. Oh.
hell? No, chodźmy tutaj, gówniarzu jeden. Tak jest. He didn't run through here, I noticed. Check that side out. I'll have a look here. Come out, boy! He's not hiding! Nothing to be afraid of! Nie? Nie ma nic? Ten nie. A, ten mogę przejść, dobra. Okej. Okay. Pijawki, tu nic nie ma. Dzień dobry. O! Grab him, Artyom! Stop! Where do you think you're going? Finally! Why did you run? Come on, speak up, soldier. Identify yourself. Private Kryl Klebnikov, Oskar, Rapid Response Unit. And you won't get another word from me, so you can kill me now. We mean no harm to anyone. Just take us to your commanding officer. What do you mean you mean no harm? I'm from Oskar. Aren't you with them? Them? I don't know who you mean by that, but if they kill children, we're definitely against them. So, you can take us to your commander. Why do you want to see him? We're on an important mission, details of which may only be disclosed to ranking officers. You just have to take us to them. Besides, you don't really have much choice. All right. No monkey business, mind you. No. Nie udawaj małpy. Czadem. Bez numeru. Which station is it? Which? It's Prospect, of course. Just one section to the Institute. We're close, our team. All clear. Come on. Wait. You said you were close. But why do you need the Institute? You are persistent. We're on a mission, but that's all I can tell. Mission to the Institute? But there's no more green stuff left there. Green stuff? What's that? You don't know? Wait. Which station are you from? Artyom is from the exhibition, and I'm from police. Huh? Where is that? It's in Moscow, soldier. Wait! Damn! What is this? Give me a booster! Come on. Please! Okay, jak to moje światło? O, okej. Okay. Muszę podładować światło. Ten z tą flarą wbitą w piersi, masakra.
Ty gnido jedno. Na mnie? Szur jeden zakichany, kurde. O, nie mam. No, jedźcie tam. To nie, że lubię. Pieczone szurki. Trochę przerośnięte, ale... Look at them run! Just like old times! And we're done here. Private Klebnikov, you can come out now. Hey, where did you go? Did he just run? How are we supposed to find him now? We shouldn't have taken eyes off him. I'm here! Oh, he's alive! Oh, Jesus. It was only a couple of mutants. Are you really from Moscow? We are. I'm Colonel Miller, leader of a special task force. Artyom here is one of my subordinates. We came from Moscow on a train. Wow, this is cool. Wait a second, I'll open the gate. No, elegancko. Materiał nie mogą się zmordować. Tego nie dosięgnę. You got here. Where is everyone? Dad's on a mission, and there's nobody else. Not since the war, anyways. Okay. Oh, so the city was tough enough to live through the nuclear war, but not the civil one. Rozkazy. Pod nieobecność dowódcy pieczę nad schronem sprawował będzie szeregowy Klebnikov. Aż do odwołania powierzę mu się następujące obowiązki. Pilnowanie, aby schron był zawsze zamknięty. Po opuszczeniu schronu należy dwukrotnie sprawdzić zamek. Doglądanie upraw grzybów dwa razy dziennie i wypalanie wszelkiego śluzu wraz z dotkniętą nim ściółką. Lepiej stracić jedną grządkę niż całe pole. Nie zapuszczenie się do brudnych stacji. Sprawdzenie i ponownie uruchomienie pułapek przynajmniej raz na dwa dni. Zwierzęta nie powinny niepotrzebnie cierpieć, nawet jeśli to mutanty. Jedzenie wątróbki bez migania się. Pilnowanie, aby bateria w radiu była naładowana. Gotowość do nawiązania łącznych każdego dnia w południe, przez około 30 minut. Utrzymywanie pogody ducha. Okej. Okay. How long has it been just the two of you? Almost a year. We are lucky. Had a whole box of green stuff. Like the rich guys. Wait. Artyom, a satellite map. This is the valley where Alyosha and you got lost. Where did you get this from, Private? Stokers brought it from the SATCOM center. A long time ago. So your father's on a mission? When is he coming back? I don't know. When did he leave? A month back. And he's been off the air for the last 3 weeks. I see. Do you know where he went? What was the mission? He went to that SATCOM center. We were going to leave the city in the spring. He went to go get the impact map. Said, we're sure to find a clear place if we get one. Got it. Private, we need to use your radio. Artyom, let's contact the Aurora. I'm going to get that map. We should tell them. Okay. Do you read me, Aurora? Miller here. Colonel, read you loud and clear. How did you get on the air? A change of plans. We found the survivors. They say the SATCOM center is still there.
I'm going there for the map. Artyom takes the Institute. Copy that, Colonel. How is Anna doing? She's asleep. Try to make haste there. Katya says Anna's going to have another attack soon, and she's way too weak. Come again, Aurora. Over. Burza śnieżna. Do you copy, Aurora? Over. No i dupa złośności. Static again. Artyom, if his father had really found a clean place, this is a chance for Anna, for the boys, for all of us. A chance to have a real life. I'll go get that map. Meet me here once you recover the medicine. Then we'll go get the car. Go outside with the anti-rad. We still have three left. Dad was saving them for our escape from the city. Great. Thank you. Artyom, get geared up in the meantime. Okay. Look, there's even a workbench here. By the way, you can take my railgun if you want. Might be of more use where you're going. Don't forget the ammo. Tell me when you're ready. Dobra. Teraz tak. Zobaczmy, co możemy wykrafcić, co nam brakuje. Okej. Okay. Za dużo, żeśmy nie wykratowali. Okay. As far as I understand, that ventilation is our exit to the station. Yes, that one. Then you go through the station, then take the right tunnel. This thing is simple. Just take a shot if you feel sick. Thank you. So, this is what had been keeping them all alive. Are you ready? Good luck. Remember why we are in this. The life of my daughter, your wife, is in your hands now. Now go. Okay. Okay, ci trzeba. Zbytnie nie przejdziemy. Tędy chyba bardziej. Tu nic nie ma. Nie? Jednak nie? Okej. Okay. Trzeba iść. Albo tu górą. O! Kolejny cel misji. Kocham takie rzeczy. Ale ludziska.